Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i jak co dwa miesiące zapraszam was na test limitowanej kolekcji Belle z Biedronki. Tym razem mamy wersję świąteczną Candy Shop, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki się sprawdzą, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Wydaje mi się, że wzięłam wszystkie rzeczy, które wchodziły w skład tej kolekcji. To znaczy, jeżeli na przykład był jakiś produkt, który miał dwa kolory, no to brałam jeden z nich. Tu mam rachunek i zapłaciłam 115 zł. Zapytacie, dlaczego Ania tak dużo? No dlatego, że kupiłam jeszcze słodycze. Ta kolekcja dla mnie zdecydowanie wygląda ciekawiej niż ta poprzednia, która była. Bardziej mi się podoba też sam zamysł i produkty, jakie są w tej kolekcji. Pierwszą rzeczą jest baza poprawiająca wygląd skóry Marshmallow i jej cena to było 11 zł. Jest ona zamknięta w takim małym 10-gramowym opakowaniu. Kolejno mamy bardzo ciekawy produkt i nie przypominam sobie, aby się znalazł on w jakichś poprzednich kolekcjach. Mianowicie jest to wosk do brwi i on był dostępny w dwóch odcieniach. Ja sobie wzięłam odcień 02 Brunette i jego cena to było 13 zł. Następnie mamy sypki cień do powiek, który jest również dostępny w dwóch odcieniach i ja zdecydowałam się na kolor 02 Pink Praline i on kosztuje 11 zł. W kolekcji mamy także bronzer z efektem subtelnego rozświetlenia. Jego cena to 13,50 i on był dostępny tylko w jednym kolorze. W tej samej cenie jest także rozświetlacz do twarzy, który wygrywa zapachem, ale o tym myślę sobie pogadamy później i też był on dostępny w jednym odcieniu. Najtańszym produktem w tej kolekcji jest błyszczyk, bo on kosztuje dyszkę i jest to błyszczyk do ust z efektem tafli w takim pięknym różowym odcieniu. I ostatnim produktem w kolekcji jest tusz do rzęs, który ma być wydłużający oraz pogrubiający. Jego cena to 12 zł i z tego co ja kojarzę, to maskary już wcześniej były w tych limitowanych kolekcjach, więc ja też jestem ciekawa, jak ta się sprawdzi. Zaczniemy sobie oczywiście od bazy. Ja ją nałożę na połowę twarzy, ponieważ tak mi doradzaliście, że wtedy będzie lepiej widoczny efekt, więc tak zrobimy. Baza, jeżeli chodzi o kolor, jest trochę różowa i dosyć łatwo się ją rozprowadza po dłoni i daje taki efekt dosyć śliski. I lekki taki efekt rozświetlenia, który nie wiem, czy jest widoczny, ale myślę, że jak zacznę nakładać ją na twarz, to to wszystko zobaczymy. Więc nałożymy sobie na połowę twarzy. Zapamiętajmy, że to będzie ta połowa. Trochę bazy, okej. Zobaczymy, czy będzie ona faktycznie taka upiększająca, jak mówi producent. Bo też nie wiem, co się może za tym po prostu kryć. Tak wygląda połowa z nałożoną bazą, a tak bez tej bazy. Wydaje mi się, że mniej się świecę po tej stronie. A na dłoni mi się wydawało, że ona daje taki dosyć mocny efekt rozświetlający. Ale na twarzy wygląda to inaczej i przepięknie wygładziła moje pory. Ale to, co zauważyłam, że niestety ona podkreśla suche skórki i robi się tutaj taka jakby biała otoczka wokół nich. No i są podkreślone, więc to wam zaznaczę. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ później na wygląd makijażu, ale mam nadzieję, że nie. I też nie wiem, ale może mam takie złudne wrażenie, bo jak tak patrzę na wprost, to wydaje mi się, że ta strona jest taka jakby bardziej wyrównana, jeżeli chodzi o koloryt w porównaniu do tej. No ale zobaczmy, jak się będzie nakładał na to podkład. Dzisiaj akurat będę używała tego Fit Me rozświetlającego. Wszystkie rzeczy macie standardowo podlinkowane w opisie. No podkład nakłada się bezproblemowo. Też nie widzę różnicy, jakby się on nakładał z tą bazą, czy też bez tej bazy. Jest po prostu w porządku. Dobrze się chwyta. Ja też ten podkład bardzo lubię swoją drogą. Tak to wygląda. W tym momencie wydaje mi się, że nie ma kompletnie różnicy pomiędzy tym, jak ten podkład wygląda z bazą, a jak wygląda bez bazy. To znaczy może jedną różnicę tak małą zauważę, mianowicie te pory, że po tej stronie są zdecydowanie mniejsze niż po tej. Teraz przejdziemy sobie oczywiście do brwi. Mam tutaj wosk w kolorze 02, tak jak już wam mówiłam. I przyznam wam się szczerze, że nigdy takiego produktu z Belle wydaje mi się, że nie stosowałam, a przynajmniej sobie nie przypominam. I produkt prezentuje się w ten sposób po wyciągnięciu z opakowania. Ten stick tutaj z kolorem jest dosyć gruby. Już wam pokażę kolorek na ręce. Chwila. O proszę, kolor prezentuje się w ten sposób. Ja nigdy do tej pory nie miałam do czynienia z woskiem właśnie w takiej formie. I tak się troszeczkę zastanawiałam, jakby tego użyć, żeby to było dobrze. Zastanawiałam się, czy powinnam tego używać na pędzelek, czy może powinnam to używać prosto z aplikatora. Jak nakładałam na pędzelek, to tak trochę to się nie sprawdzało, więc lepiej było mi bezpośrednio nakładać po prostu to na moje brwi, tak jak robię w tym momencie. Tak wygląda różnica. Zdecydowanie po tej stronie możemy dostrzec to, że te brwi są bardziej podkreślone.
I też ten wosk tak jakby troszeczkę je utrwala, ale ja uważam, że moje brwi za chwilę wrócą do swojego, że tak powiem, naturalnego kształtu. Jedyne co mnie martwi, to brak takiej jakby precyzji w tym kształcie, który chcemy sobie wyrysować. A tak to ogólnie naprawdę wrażenie mam super, jeżeli chodzi o ten produkt i bardzo mi się podoba też efekt. Oj, będzie używane. Już to czuję. No i wiadomo, też ten wosk na te brwi najlepiej się będzie nakładał, jak będziecie tą okolicę mieli po prostu, że tak powiem, osuszoną, bez żadnego tłustego akcentu na swojej twarzy, bo wtedy po prostu się to będzie nam ślizgało, więc tak. Tak już wyglądają skończone brwi, ja sobie je wyrysowałam korektorem, też nałożyłam ten klej z NYXa. Jak na razie bardzo podoba mi się efekt, ale teraz możemy przejść dalej i przejdziemy sobie teraz do oczu. Zrobiłam sobie taki dosyć szybki i prosty makijaż oczu, ponieważ mamy tutaj do przetestowania dwie rzeczy, maskarę oraz taki błyszczący, sypki cień do powiek i to właśnie teraz sobie go użyjemy. On jest w takim pięknym, szampańskim kolorze. Jeżeli miałabym wybrać jeszcze raz pomiędzy tych dwóch dostępnych, co były, to wybrałabym po raz drugi właśnie tak samo, czyli dokładnie ten, ponieważ wydaje mi się, że będzie on najbardziej uniwersalny i najładniejszy. Nałożymy sobie go na sucho i zobaczymy, jaki będzie efekt. Proszę bardzo, co za błysk. Ja zawsze bardzo lubiłam te sypkie cienie właśnie z BL. No to jest po prostu hit. Tu sobie możecie popatrzeć, jak to wygląda z bliska. Tworzy nam się taka piękna, błyszcząca tafla. Teraz sprawdzimy sobie ten wydłużający oraz pogrubiający tusz i zrobimy tak, jak robię to zawsze. Czyli nałożę sobie maskarę na jedno oko, zobaczycie różnicę, nałożę na oba, zobaczycie też różnicę. A potem na samym końcu ja sobie dokleję sztuczne rzęsy, bo tak się po prostu będę lepiej czuła na nagraniu. Mamy tutaj taką standardową silikon nową szczoteczkę. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało na rzęsach. Ej, powiem wam, nie ma źle. Rzęsy są naprawdę bardzo ładnie rozdzielone, są też przyczernione. No powiem wam, że ja się nawet nie pobrudziłam, a to jest już jakiś wyczyn. Proszę bardzo, tak to wygląda z bliska, oko pomalowane tym tuszem i oko niepomalowane. Różnica jest naprawdę bardzo fajna, tutaj rzęsy, jak możecie zobaczyć, są bardzo ładnie przyczernione. Też podoba mi się to, jak ładnie zostały one rozdzielone. Tak wyglądają już oczy pomalowane tym tuszem. Przyznam wam się szczerze, że jestem zachwycona. Naprawdę mi się podoba, jak to wygląda na oczach. I w sumie, gdybym tak normalnie się malowała na co dzień, to nie doklejałabym absolutnie sztucznych rzęs. Absolutnie. To, co mam teraz na oczach, by mi w zupełności wystarczyło. Ale słowo się rzekło i rzęsy zostały doklejone. Teraz sobie przejdziemy do bronzera. On ma być bronzerem z takim lekkim, delikatnym efektem rozświetlenia i on posiada w sobie drobinki. I przepięknie pachnie tak kakaowo, czekoladowo. Naprawdę jest to bardzo ładny zapach. Podobnie jak w przypadku tych sypkich cieni, też w większości na bronzerach z BL się nigdy nie zawiodłam, więc liczę, że to będzie coś fajnego. Ja osobiście bardziej przepadam za matowymi bronzerami niż za rozświetlającymi, no ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. On ma tutaj takie migoczące się, lekko złote drobinki. Jak go sobie tutaj teraz nakładam, to wam powiem, że ten kolor jest naprawdę bardzo ładny i w sumie w niewielkim stopniu widać to, że on jest taki rozświetlający. Nie ma tragedii, bałam się, że wiecie, będzie większe tutaj rozświetlenie, na szczęście jest umiarkowanie. Powiem wam, że przy aplikacji tego produktu naprawdę czuć jego zapach. Ale to w sumie nie jest produkt, który moim zdaniem najładniej pachnie z tego całego zestawienia, które tu mamy. Jest jeden produkt, który pachnie moim zdaniem lepiej, ale o tym przekonacie się, znając życie, za chwilę. Też jest to zapach, który nie każdemu będzie odpowiadał, bo no, z zapachami to jest tak, wiecie, jak z gustem. Każdy ma swój. Jeżeli chodzi o wykonturowanie twarzy, to jestem gotowa. Kolor mi się naprawdę bardzo tego bronzera podoba. Też nałożyłam sobie róż i teraz możemy przejść do rozświetlenia. Rozświetlacz pachnie najpiękniej moim zdaniem z całej kolekcji, bo jest to zapach taki migdałowy. Rozświetlacz jest naprawdę bardzo takim ładnym i uniwersalnym kolorze. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało na policzku. No jest też bardzo ładny, ale na pewno nie jest to taki rozświetlacz jak na przykład ten z Hean, który testowałam wam ostatnio. Tam to był taki błysk, że łohoho. Tu jest tak naprawdę bardzo ładny efekt tafli, lekkie rozświetlenie i to tyle. I plus za to, że nie mamy ciemniejszej poświaty. Dzięki Bogu. Ale serio, naprawdę jest on mega delikatny, ten rozświetlacz. Dosyć sporo sobie go tutaj muszę nałożyć, żeby ten efekt był bardziej dla was widoczny, ale
bardzo ładnie się rozkłada i mieni. Ja tutaj dostrzegam takie złote, lekko różowe też drobinki. Pomalowałam sobie usta, abyśmy mogli sobie przetestować ostatnią rzecz w naszym dzisiejszym filmie, mianowicie będzie to błyszczyk. I błyszczyk jest w takim mega super Barbie pink kolorku. I ma on dawać nam efekt tafli. I on pachnie tak trochę jak lizak, ale w sumie jego nazwa nam to wskazuje, bo się nazywa Lollipop. On ma taką lekką bazę kolorystyczną, właśnie różową, taki Barbie pink bym powiedziała, że to jest. Tak to wygląda. Wiecie, jak ja bym to podsumowała? Błyszczyk jak błyszczyk. I to tyle. Robi swoją robotę, jest okej. Usta się nie kleją, więc git. Okej, potestowaliśmy sobie już wszystko z tej kolekcji. Szczerze wam powiem, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak to wszystko wygląda w efekcie końcowym na twarzy. W sumie są dwa produkty, które były takie dla mnie troszkę takie słabsze, bądź po prostu były. Ja wam teraz oczywiście podsumuję każdy produkt w skali od tego, który podobał mi się najbardziej, do tego, który podobał mi się najmniej, ale zobaczycie też przebitki zaraz po nałożeniu produktów, czyli to, co widzicie teraz, oraz po czasie, po całym dniu noszenia, byście mieli też obraz, jak to wygląda na przestrzeni właśnie całego dnia. Zacznijmy więc od ceny. Mój taki top of the top produkt z tej kolekcji to wydaje mi się, że jest ten tuż do rzęs, bo naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Było to coś innego, przepięknie wygląda na rzęsach, bardzo ładnie je rozdziela, przyczernia, a na tym mi zawsze zależy najbardziej. Są one lekko wydłużone, lekko pogrubione, ale też nie powiedziałabym, że ten efekt jest jakiś taki mega wow, że po prostu zwala z nóg. Ma też bardzo przyjemną silikonową szczoteczkę, bardzo dobrze się tego tuszu używa, nie odznacza się, on nie odbija, więc dla mnie to jest naprawdę, naprawdę spoko produkt. Na drugim miejscu zdecydowanie wśród moich ulubionych produktów z tego testu uplasował się właśnie ten cień sypki. On jest tak uniwersalny i do tego tak piękny. Zawsze mi takiego właśnie cienia brakowało. Można go użyć mniej, można go użyć więcej, stopniować sobie ten efekt. Ja jestem zachwycona. Co tu więcej mówić, co tu więcej rzec, wszystko widzicie, jak to wygląda na powiece. Trzecie miejsce, myślę, że tutaj nie będzie zaskoczenia, bronzer. Jest przepiękny, cudnie wygląda na twarzy, jest on taki delikatny, daje też bardzo ładny efekt, robi to, co ma robić, czyli nam faktycznie tą twarz ładnie wykonturuje, podkreśli. Kolor jest ciepły, jeżeli na przykład nie lubicie drobinek w ogóle, no to on dla was odpada, ale też uważam, że te drobinki nie są aż tak mocno widoczne w jego przypadku. Myślałam, że będzie ten efekt, wiecie, taki bardziej mocny i z tego bym wtedy też nie była zadowolona, bo też takiego efektu sama osobiście nie lubię. Kto by pomyślał, że mi się bronzer z drobinkami spodoba? Przejdźmy sobie do produktów dobrych, w porządku, takich okej. I tutaj na pewno będzie rozświetlacz. On ma naprawdę taki piękny, naturalny efekt. Jest to taka, powiedziałabym, tafla z lekkimi drobinkami. Ślicznie to wygląda. Nie jest ten efekt na pewno przesadzony, więc jeżeli na przykład lubicie bardzo mocny błysk, to albo musicie go sobie nawalić bardzo dużo, bądź nałożyć go na mokro. A jeżeli lubicie coś takiego bardziej subtelnego, no to zdecydowanie jest to produkt dla was. Też jestem szczęśliwa, że on nie robi ciemniejszej poświaty, bo ja się zawsze tak boję. Przez ostatnie serie właśnie Belle było tak, że no niestety wszystkie rozświetlacze, jakie były, ciemna poświata, ciemna poświata. Ciemna poświata, już miałam dość, bo to będzie taki dobry rozświetlacz na co dzień. Bardzo uniwersalny i moim zdaniem pasujący do większości. Również bardzo spoko produktem był ten wosk. Ogólnie to się bardzo pozytywnie zaskoczyłam, ale on ma też swoje minusy, o których chcę wam powiedzieć. Zacznijmy od plusów. Faktycznie bardzo ładnie te brwi przyciemnia, nadaje im kształt, jest taki bardzo naturalny efekt, nieprzesadzony. Co mi się już mniej podoba, to ten sposób aplikacji, bo uważam, że ten stick jest trochę za gruby, by wyrysować, wiecie, taką bardziej precyzyjną linię na przykład, bo jakby w miarę tego, jak będziecie go używać, to on się stanie mniej precyzyjny, bo nie będzie aż tak ostry, jak był na samym początku. Producent też zaznaczał na opakowaniu, że on ma te brwi utrwalać, utrzymywać i przyznam wam się szczerze, że ja tego absolutnie tutaj nie zauważyłam. Może to było widoczne na początku, ale niestety ja mam dosyć sporo brwi, są one dosyć gęste i po prostu, no, nie utrzymał ich za długo. Jak macie, wydaje mi się, troszeczkę rzadsze brwi, no to wtedy może ten efekt utrzymania, utrwalenia będzie bardziej widoczny. Sam w sobie produkt jest jak najbardziej w porządku. No i przyszedł czas na dwa ostatnie produkty, które w sumie można byłoby pomyśleć, że wypadły najsłabiej, ale wcale one aż tak słabe nie są. Po prostu jeden z tych produktów jest
porządku i to tyle, jest tu mowa o błyszczyku, ponieważ on robi to, co ma robić, pięknie te usta wyglądają, nie skleja on ust absolutnie, ma ładny, delikatny kolor, są drobinki, ale to tyle. Jest to najzwyklejszy błyszczyk, bez żadnego szału, bez efektu powiększającego, takiego wiecie, że go czujecie. Po prostu jest okej. Najzwyklejszy błyszczyk za dyszkę, więc jak lubicie, to też jak najbardziej mogę Wam go polecić. Jeżeli chodzi natomiast o ostatni produkt, ja osobiście drugi raz bym go nie kupiła. Po prostu jak dla mnie nie daje on zbyt dużego, jakiegoś mocnego efektu, też przedłużenia tego makijażu. Jedyne co robi, to naprawdę bardzo fajnie wygładza pory, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, takiej bazy, która to robi, to jak najbardziej się Wam może ona sprawdzić. Ja uważam, że jest to zbyteczny etap w moim makijażu. Bez niego również tak samo dobrze trzyma mi się podkład na twarzy. Też ta różnica po czasie nie jest jakaś, wiecie, oszałamiająca, że wow, faktycznie nieziemskie przedłużenie makijażu ona zapewnia. Jest okej bazą, która wygładza pory. Jej takim głównym minusem jest to, że ona w momencie, jak macie jakieś na przykład zaczerwienienia, tak jak ja miałam, to ona podkreśla jakby suche skórki wokół nich i to tak podkreśla w bardzo brzydki sposób, bo się tworzy taka jakby biała obramówka i też po czasie to się absolutnie jakoś nie niweluje, po prostu jest taka biała otoczka wokół jakiegoś syfka, który mam na twarzy. Czy jest to baza upiększająca? W jakim stopniu bym powiedziała, że tak, bo wydaje mi się, że jak ją nałożyłam na samym początku na tą jedną stronę mojej twarzy, to jakby te moje zaczerwienienia po tej stronie, gdzie tą bazę miałam, były mniejsze niż po tej, po której tej bazy nie miałam. Więc ona na pewno jakiś efekt daje. Nie powiedziałabym, że to jest jakiś mega zły produkt, fatalny. Jest okej, ale u mnie jakoś tak naprawdę nie znajduję na nią zastosowania większego. I to tyle. Kochani, z mojej strony jest to już wszystko w tym filmie. Dajcie mi znać, jak podobała Wam się ta kolekcja, czy już macie jakiś produkt kupiony, bądź który z tych, które Wam dzisiaj pokazywałam, spodobał Wam się najbardziej. A z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie. Cześć! Muah.